Witajcie. Mam przed sobą książkę kucharską. Mój tato kupił ją w prezencie mamie jakieś 50 lat temu. Mama korzystała z tej książki tylko przy szczególnych okazjach. Na co dzień jej nie używała. Korzystała z niej, gdy chciała przyrządzić wspaniały posiłek. Wówczas zaglądała do książki i muszę powiedzieć, że do dziś widnieją tu jej podkreślenia, zakreślenia. Robiła wspaniałe posiłki. Ta książka kucharska przypomina mi po trosze Pismo Święte. Ono też przydatne jest, jeśli chcesz ze swego życia uczynić prawdziwe dzieło sztuki. Jeśli chcesz żyć na miernym poziomie, może ci się wydawać, że Pismo Święte jest ci zupełnie niepotrzebne do życia. Ale jeżeli chcesz się wzbić w swoim życiu ponad przeciętną, instrukcja obsługi jest nieodzowna. Czytamy tutaj wiele na ten temat. Jeden z tekstów brzmi choćby tak. Całe pismo natchnione jest przez Boga. Pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. W ramach naszych spotkań chciałbym Cię zaprosić do wędrówek przez Pismo Święte. Jako tłumacz proponuję, abyśmy wędrowali przez tekst grecki Nowego Testamentu i przez hebrajski tekst Starego Testamentu. Wędrując tak, będziemy starali się wyłuskać te przepisy, dzięki którym będziesz w stanie przyrządzić życie jako wspaniały królewski posiłek. Zapraszam. Thank you.